You. Well, be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kami z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was na tym krótkim tutorialu odnośnie tego, jak do Metamask dodać dodatkowe sieci. Jak wiecie, sam Metamask opiera się głównie na sieci Ethereum i oczywiście tokeny na Ethereum można na nim wymieniać. Podłączacie się wtedy do, Met do Uniswapa, chociażby takiej giełdy zdecentralizowanej i sobie tam działacie. Natomiast jak pokazywałem to na niejednym swoim filmie, możecie również tam dodać inne sieci i po prostu obsługiwać inne giełdy zdecentralizowane, które nie opierają się konkretnie na sieci Ethereum, tylko na sieci na przykład Binance Smart Chain. Jest to po prostu osobny blockchain zbudowany przez giełdę, przez projekt jakim jest Binance. Nie jest to jedyna sieć, którą można dodać do MetaMask. A. Ja już Wam pokazywałem na tym kanale co najmniej 3 lub 4. Pokażę Wam na przykładzie dzisiaj dwóch, jak to dodać. I tak naprawdę, gdzie wy sami możecie takich sieci szukać? Dla osób, które oczywiście nie lubią wyszukiwać informacji w Google, ja przyjmuję Wasze wyświetlenie oczywiście z otwartymi ramionami. Także wchodźcie, klikajcie w ten tutorial, chociaż znalezienie na internecie by Wam tego yy, znalaz, no byście znaleźli to szybciej na internecie niż ja ten wstęp tutaj przeprowadziłem. No ale nieważne, lecimy. Przykład oczywiście to giełda One Inch. One Inch ta wymiana ostatnio dodała dodatkową sieć na swoim koncie, i w tym momencie, oprócz tego, że ma sieć Ethereum i że można wymieniać tokeny Ethereum właśnie na tej giełdzie, no to tak samo można przejść sobie na giełdę Binance, znaczy na sieć Binance, no i wymieniać tokeny oparte na Binance Smart Chain. Aczkolwiek, co tuż, co tuż za straszny komunikat nam się pojawił: App Network 56 nie pasuje do wybranej sieci, w. MetaMasku. Och nie, czyżby dlatego, że korzystam z sieci Ethereum, a powinienem korzystać z sieci Binance Smart Chain? Zapewne dlatego. Więc musimy taką dodatkową sieć dodać do naszego MetaMaska. Nie wiem od razu mówię, jak to się robi na Coinbase Wallet, nie wiem, jak to się robi na innych portfelach. Nie korzystam, pokazuję wam z tego, co ja korzystam i z tego, jak to można zrobić tutaj. Jeżeli korzystacie z innych portfeli, poszukajcie sobie tutoriali po prostu na YouTubie. Więc, żeby dodać kolejną sieć, musimy kliknąć sobie tutaj. Jak widzicie, ja tu mam kilka sieci różnych podstawowych, które są już przez Metamask dodanych, ale mam tutaj jeszcze sieć chociażby Matic, Heko od giełdy Hiobi, Binance Smart Chain oraz XDAI. No i w tym momencie, jak ja się przełączę po prostu na tą sieć Binance Smart Chain, to widzicie, że tutaj mam już opłaty płacę w Binance Coinach, nie w Ethereum, chociaż tutaj jest logo Ethereum. Ale nie zważajcie na to, nie patrzcie w ogóle na to, bo jakby Metamask trochę tego nie ogarnia. tak? Korzystamy tutaj z tokenów BNB do opłacania opłat transakcyjnych na sieci Binance Smart Chain i tego się trzeba trzymać. Tak samo, jeżeli Wam tutaj się nagle pojawi, nie wiem, stoi Tidl, bo się przełączycie na jakąś inną sieć dalej, To są tylko błędy wizualne. To nie ma nic w związku z tym, że Wy nagle macie stoi Tylum na waszym koncie i możecie to sprzedać, wypłacić czy tam przesłać komuś. Tak to nie działa, to są po prostu czasem takie błędy wizualne na MetaMasku. Więc przełączyłem się już na sieć Binance Smart Chain. Jak ją dodać, zaraz Wam pokażę, spokojnie. No i wtedy widzicie, że nie mam już tego błędu i tak naprawdę jestem, działam sobie na sieci Binance Smart Chain. W tym momencie opłata wynosi mi 60 centów, a nie 40 dolarów, tak? No i zamieniamy chociażby token BNB na jakieś inne tokeny po prostu z tej całej tutaj listy. Klikamy Connect Wallet, wybieramy MetaMask, właśnie na tej sieci Binance, no i mamy podłączony, podłączony ten nasz portfel, który tutaj zresztą przed chwilką widzieliście. Ciekawi mnie tylko, dlaczego tutaj to saldo nie jest aktualizowane, ale może jako świeże stronę, to już będzie wszystko ok. zobaczmy. Nie, dalej nam pokazuje tutaj 00, trzeba sprawdzić więc, czy po prostu jesteśmy na dobrym portfelu, czyli końcówka to jest 0687, a widzicie, a ja jestem na portfelu F8B0, Także muszę kliknąć connect, tutaj kliknąć połącz i teraz konto moje przełączyło się, widzicie, na inne, znaczy one inch przełączył się na inne konto na moim metamasku i już jakby te dane poprawne szczytał. Wystarczy po prostu zmienić sobie tutaj konto, kliknąć connect, jeżeli jesteście not connected, no to klikacie tamten przycisk, łączycie, no i już ta, te konkretne konto jest podpięte do tej giełdy i możecie sobie handlować na tej giełdzie. Dobra. No, ale jak dodać właśnie te, tego Binance Smart Chaina? Kwestia jest bardzo prosta. Klikacie sobie jeszcze raz tutaj, klikacie na sam dół na własne RPC, i macie tutaj kilka rzeczy do uzupełnienia: nazwa sieci, adres URL, identyfikator łańcucha to było te 56, o które One Inch się tutaj, że tak powiem, do nas przyczepił. Symbol, no i tak naprawdę Explorer, gdzie będziecie mogli sprawdzać transakcje, które wykonujecie na danej giełdzie. Skąd te dane pobrać? Ano te dane, bardzo prosto, wystarczy sobie wpisać na przykład jak, how to add Binance Smart Chain to Metamask. Pierwszy link jest to link z Akademii Binance, klikacie w niego no i tak naprawdę scrollujecie sobie na dół, tutaj jest cała instrukcja tego przygotowana dla Was. Więc te dane, które tutaj mamy, Smart Chain, to, to, to i to wklejamy po prostu po kolei w miejsce <laughs> własnego RPC. Nazwa sieci, Smart Chain, adres URL, to kopiujecie, ID, to kopiecie, symbol, no i później yy, BSC Scan. I to tak naprawdę tyle. Klikacie zapisz, przechodzicie na tą sieć, którą właśnie sobie dodaliście i możecie na tym one-inchu działać. Jeżeli nadal będziecie ten błąd tam widzieć, odświeżcie sobie tamtą stronę, wróćcie na Ethereum, przejdźcie jeszcze raz na Binance Smart Chain. Ważna rzecz, wszystko tutaj musi być przepisane idealnie. Co do jednego slasha, co do jednej kropki, dwukropka i tak dalej. O tym pamiętajcie, że nie możecie tutaj zostawić żadnych dodatkowych znaków, ponieważ on już to wyszukuje jaką inną sieć no i będziecie mieli problem. Tyle w tym temacie, to jest tak proste, tak banalne. Jeżeli na przykład właśnie chcecie korzystać z sieci Huobi, to robicie dokładnie tak samo, czyli właśnie własne PC, tylko wpisujecie inne dane. Te dane, które są akurat na tej stronie yy, przygotowane. Tak samo jak wiecie, jak na przykład ten link, który ja podeślę do tego filmu wygaśnie, no to wpisujecie po prostu... How to add Heko Chain do MetaMask'a, How to add Binance Smart Chain do MetaMask'a. Ja tam jeszcze XDAI miałem, no to zamiast tego zmieniam sobie na XDAI. No i też tutaj widzicie, też dostaje id wszystko dostaje, wklepujecie, działacie i to tak naprawdę tyle. Jak macie jeszcze jakieś pytania, chociaż nie wiem, co Wam tutaj się może nasunąć, że tak powiem, na myśl, no to oczywiście piszcie w komentarzach. Film kończymy. Nie dociągam 10 minut, żeby nawet reklamy wrzucić, bo to jest bez sensu. Krótki tutorial po to, żebyście później nie mieli w przyszłości problemu, żeby takie sieci sobie tutaj dodać. Więc w tym materiale to już by było. Tyle w podziękowaniu zostawcie chociaż łapkę w górę, no i widzimy się w następnych materiałach na kanale. Cześć!